He went back. Behind side. Behind. Co ty? Co oni robią? Co oni robią? Dlaczego jestem tam sam? Nie dam rady w tą grę grać. Koniec. Koniec to jest. Idę do boilera. Ole mi. Nie. A żeśmy luki od Nie, to jest od jakiś. Zrobię wam fraga. Cofnę. O kur... Bez kucia. Depakę położę. One in me. Dead A. Jaki gracz? To jest Smoke City, wy. Ja! Złamałem sobie nos. One City. One ale City, zwailowałem teraz. Po ja tam poleciałem. Oh boy, the fuck? Relatively easy. Ty jak ten czwarty fatta, nie wiem, ale ładnie. No. A teraz zobacz jak on wypucha. No jest. Dobry, no. Daję drugi oczy. Mid wyszedł. Poknie już ty, stary. O, chyba się spali. No. Siemano, jeżeli chcesz wygrać przedstawioną kosę Bowie Knife o wartości prawie 700 zł, to zasubskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem, zostaw łapkę w górę pod tym materiałem oraz napisz komentarz z godziną, o której to oglądasz. A teraz zapraszam cię już do dalszej części filmu. Dobrze układać się, kiedy w rękach Hadesa jest właśnie taka AWP. Na teraz przyspieszenie, podłom site B, jest tutaj Goofy, jest tutaj Hades, jest jeszcze jeden zawodnik Goofy! Ciągnie tego spraya, Hades na szczęście trafia, Hades po raz kolejny! No ale chce jeszcze więcej, chce poszukać, chyba wie tutaj, że ktoś przedarł się do prawej strony. No ale Killer już go tutaj uprzedził, Oscar. Killer, a tutaj terroryści będą chcieli się podsadzać, widzi już, okej! Okay. Oj, skany, jeszcze raz skany, Oscar i Shock, oni muszą się wycofywać, bo to jest bardzo, ale to bardzo szczelna defensywa w tej rundzie numer 11. Pikującego potrafi wykorzystać, ale Oscar za to swojej przewagi wcelowanego nie marnuje. Chociaż Szok, odpowiedź. Ale już wiemy, że tutaj trzeba będzie wygrywać pojedynki. Bez tego będzie piekielnie ciężko. Kwercy, no i tak tutaj ma problemy. No i dobrze, że pomimo tego, że no, wydawało się celował dobrze, to i tak tutaj eliminacji nie zdobył. Jeszcze Beastick pikuje. On był bardzo groźny w tej poprzedniej rundzie. Nawrot szuka pojedynku, ale niestety Beastick bardzo groźny. Jeszcze skan, ale Beastick jakimś cudem utrzymuje się przy życiu. Trójka naszych zawodników od Cave'u. Bardzo tutaj będzie ciężko wyjść, chociaż teraz jest rzucony błysk. Możemy wychodzić, proszę bardzo. Frag od Hadesa. No i sytuacja cały czas trudna, ale tutaj Cave w tym smoku za chwilę może zrobić różnicę, niestety. Trafi Oscar, chociaż Hades jeszcze walczy. Hades, pestka, to będą pesteczki! Oj, wierzyłem, że on to wyczaruje. Miners na największe w tym meczu prowadzenie. Ale teraz Hades otwiera nam tę rundę. On no, ma tutaj teraz AK. Jeszcze gówiłem czwórkę podniesioną po rywalu. Nie po... trafił tutaj zdobyć eliminacji Zetko. Nie Zetko, tylko przepraszam, oczywiście Kwerc.
A tutaj zobaczmy, co robi teraz Kylar. To może być akcja, która będzie ważyć niezwykle dużo. Tylko tutaj, o właśnie, udało się przejść. Udało się dotrzeć Kylarowi do templa. No a Hades będzie chciał podnieść tutaj za chwilę tą bombę. Tam jeszcze może jakieś szczęście. A timingu trafia Hades teraz na Oskarze. Widział gdzieś tam przez smoka, trafia jeszcze Kylar. Kej z eliminacją. No i Beastik zostaje w tej sytuacji sam. A więc czyżby taka runda z niczego miała wpaść na nasze konto? No chyba ta... Jaką kiedyś był Dust, może jeszcze, no nie wiem, jaką by tu mapę wymieniać, aczkolwiek bardzo ważne przebitki wygrywane przez Nine, a Kay trzykrotnie teraz tutaj rozpalił do czerwoności tego Cave'a. Idealna okazja do tego, aby Kylar mógł tutaj zachodzić na plecy, chyba za szybko, chciałem powiedzieć, ale nie, Kylar idealnie. I teraz zamykanie już antyterroryści, wyjdzie jeszcze nawrot, on trafi, no i zostaje już tylko pod obsidem B, Beastie, gdzie i tak bomba nie jest podkładana pod jego pozycję, Hades wszystko trzyma i zostaje już tylko szok, a on może uciekać. Będzie miał tutaj Hades spore tarapaty, Hades jeszcze nie wychylony, już tutaj też od rampy podchodzi terrorysta. Teraz to piknięcie całkiem sprytne i Hades cały czas trzyma się przy życiu! Oj, 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 on się nam tutaj robi teraz piękne rzeczy! A przecież teraz od pleców zacznie zachodzić jeszcze jeden Polak, nawrot ze snajperką. Oj, tutaj może być gorąco, ale Olek naprawdę świetnie się spozycjonował i to da nam cały czas jeszcze szansę, a Hades cały czas chce jeszcze taką rundę wygrać. Hades po raz kolejny, jeden na jednego! Oskar biegnie, ale tego czasu może już nie być, może nie wystarczyć. 7, 6, 5, nie będzie czasu. Nine wygrywa, Olek, Hades Miśkiewicz pojedynkę rujnuje Sinners eSport. Będą meczówki, moi drodzy. Oj, 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 obrywamy. Trzeba tutaj za chwilę wygrać jakiś duel. A tutaj też już od pleców, za moment od okna pojawi się rywal. Jest wygrana przebitka, trzeba zacząć wchodzić na tego longa pod pleców. Będą podjeżdżali rywal. Oj, 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 oj. Też dobrze trafiamy z decyzją. Zobaczmy, jak clearujemy środek. Przesuwamy się w stronę bombside'u. Za moment tam może być aż czwórka naszych zawodników. Co prawda, może nie będziemy walczyć od razu w pierwsze tempo. Przynajmniej nie od CT, ale od Donata trójka naszych graczy. Tutaj wchodzą w totalną pułapkę nasi rywale. Grant błyskowy dorzucony. Nawrot tylko z jednym fragiem. No, trade opłacalny cały czas jednak, bo mamy cały czas jednego zawodnika więcej. I zobaczmy, bo... Jest tutaj jeszcze Kay, dokładnie, no nie mogli chyba spodziewać się aż tak dużej ilości naszych rywali pod tym Donatem, zawodnicy Sinners. No i Oskar, już słyszę jednego, jeszcze Oskar trafi, ale wyjeżdża momentalnie Goofy, matko jedyn. Jeden na jednego. Mapowe, też udawało nam się z tych opresji wyjść, tylko wtedy sytuacja była troszkę inna, bo jednak w tym momencie wcześniej potrzebowaliśmy jednej rundy, już rywal miał dużo mniej tych pieniędzy od razu w następnej. Dziękuję też Kosi za słupka, a Subika, a my oglądamy Beastika. Sytuacja 4-4, Hades jeszcze nie plantuje, jeszcze wcelowany, ale teraz Goofy nie będzie zaskoczony, za to Goofy poradzi sobie z tym zaskoczeniem ze strony rywala. No i 3-3, Hades chce poszukać, chce podejść pod Zetko, to jest ryzykowna teraz gra, ale niestety ta się nie opłaci. Oskar wyłapuje Olka, no i Goofy i Kay w duecie przeciwko Kwercowi, Zetko i Oskarowi. Bardzo trudna runda, bardzo ciężka opresja, bo no właśnie, jeszcze Zetko ze snajperką wcelowany w Kaya. No i Goofy, tak jak gdzieś tutaj... Again, that's back-to-back rounds with a no-scope and a quick trade out of snacks at the 22nd mark. He's got the CT split and he knows it. Bomb's pressing in. He's got one towards long. He nades himself strategically. That was a tactic... No, właśnie były zajęte jakieś dymy ze sterownikami, ale teraz dzisiaj była fala banów za sterowniki NVD, rozumiesz? I Gutek zaczął, to już tak, Gutek zagrał, to będziemy mieć 50 osób na cyberpunku. Nice, bro. Last one unknown. Nice. Good job. Thank you, bro. Będziemy sprawdzać tą podsadzkę. Teraz Kwerc, niestety, ale dostaje tutaj killer po tamburynie. Jeszcze ten grant błyskowy niezbyt dokładny. No i ten nate, oj, on może zaboleć, oj, po dole, oj. Co to zrobił Zetko? Nie mam pojęcia, ale trafił Goofy i to jest dobra informacja. Jeszcze Kay dołoży coś od siebie. No i teraz troszkę to wszystko komplikuje się dla naszych rywali. Kwerc w BS-ie, on teraz M4-ką, jeszcze Beastik z Diglem, ale tutaj kolejny frag od Polaków. Tak jak ostatnio z Jacobem, można było Nine chwalić, że pomimo... trudnych opresji. Wychodziliśmy z nich i byliśmy w stanie wygrywać ważne pojedynki, trudne pojedynki, gdzie rywal miał bardzo dużo przewagi.
tak dzisiaj, no na tym mężczięcie choćby, no poniekąd wyszliśmy z opresji, przegraliśmy 12-10, zrobiliśmy dogrywkę, no ale potem sami nie potrafiliśmy w tej opresji rywala dobić, bo przecież Sinners miało, było 7 razy nad przepaścią na mężczięcie, 7 razy, moi drodzy. Kwerc, trafia Kelara, nawrot, jeszcze też eliminację zdobędzie. A więc jest przewaga w tej rundzie. Trzeba taką teraz potyczkę wygrać i się być może dzięki niej troszkę rozpędzić. Tylko pierwszym ważnym punktem jest wygrać taką rundę, a następnym będzie wygrać następną rundę po nim. Następną rundę po takim pojedynku. Słyszy już Hades na pewno, że Oskar zjadł bombside dolny. No musi tutaj informacja zostać przekazana, nawrot jednak ucieka. Na chwilę dorzucam grant błyskowy, by tutaj utrudnić Oskarowi wbicie się na pozycję. Ale teraz już najdorzucony, już palak, nawrot na szczęście w tej rundzie skuteczny. Dwie eliminacje od trenera polskiej drużyny. Wierzyć oczywiście, zobaczyć rzeczywiście powrót. A i na razie Hades, ale teraz szybkie wyjście od Zetko. Zdążył tam sobie zdobyć się fraga, no i chyba będą przyspieszali. Chyba będą momentalnie tutaj jechać nasi rywale. Trafię teraz jeszcze Killer, trafi Kay, trafi! Także jeszcze Kamil po raz kolejny, no i Oskar w tej sytuacji sam, 1 na 4. No i tutaj Oskar odnaleziony przez Klara. 12-7, niby daleko, niby ciężkie. Oj, ciężka to może być runda, chociaż świetnie wcelowany jest tutaj Olek. Olek, niestety! Oj, 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 wydawało się, że widzi tutaj Olek głowę. Czyżby Zetko miał tutaj zrobić jeszcze zamieszanie pod bombsidem B? No nie wiem, ale teraz... Nawet nie Zetko, przepraszam, tylko oczywiście szok. Ale teraz już 5 na 3. 5 na 2. Okej, okay, jeszcze na takiej pozycji, z której być może byłby w stanie zrobić coś więcej, ale no niestety, nawrot zostaje sam, 1 na 4, jeszcze najdorzucony, jakiś pomysł jest, jakaś też nieskuteczność ze strony rywala jest, ale nie na długo, 13-9 i Nine przegrywa dzisiejsze spotkanie z Sinners.